Ups, to się wytnie. Zabił go. Hej, 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 z tej strony Cheeta. Słuchajcie, mam dla was jak najbardziej dobrą wiadomość. Pojawiła się na horyzoncie nowa gra o tytule That Horse Game. Od jakiegoś czasu, a w sumie od samego początku, kiedy gram w Star Stable Online, mówiłam, że gdyby tylko pojawiła się jakaś konkurencja dla Star Stable Online, to natychmiast bym na nią przeszła. I słuchajcie, coś czuję, że może nam się uda. Niestety gra jest jeszcze w powijakach. To jest tylko wersja, to co wam dzisiaj pokażę, tak? To jest tylko wersja demonstracyjna. Wersja bardzo mocno okrojona. Tak naprawdę ona ma mnóstwo błędów, ma mnóstwo niedociągnięć. Wiele rzeczy jeszcze nie ma, które się dopiero pojawią w wersji ostatecznej. Ale możemy zerknąć, jak będzie ta gra wyglądała. I powiem wam, że z tego co widziałam i tego co mi pokazywali twórcy gry, no jest na co czekać. Nie przedłużając, słuchajcie, wiem, że wielu z was nie zna angielskiego, dlatego będę się starała troszeczkę tutaj tłumaczyć. I to co tutaj mamy napisane, to jest Welcome to the riding demo of that horse game. Czyli witajcie w wersji demonstracyjnej That Horse Game. Please note that this is not a finished product and is only a demonstration of the early development gameplay. Czyli mówią dokładnie to, co przed chwilką wam powiedziałam, że proszę zauważcie, że jest to nieskończony produkt i tylko i wyłącznie demonstracyjna wersja wczesnej wersji, nad którą pracują. Jeżeli napotkamy jakieś błędy, cokolwiek, to proszę, żeby informować o tym na Discordzie, który tutaj można, chyba serwer, tak? O, proszę, jeżeli to klikniemy, no to przeniesiemy się do wersji, do nich na Discorda i można tam zgłosić jakieś błędy, które zauważyliśmy. Ale nie przedłużając, słuchajcie, wchodzimy do gry i tutaj tak. Popatrzmy sobie, jakie już w tym momencie mamy opcje. Mamy wersję epic, frame rate, ok. Wersje bardzo ładnie mają tutaj nawet, kurczę. Rozdzielczości będą dobre. Dlaczego tutaj sprawdzam? Dlatego, że to już pokazuje, jakie będą dostępne rozdzielczości, czego możemy się spodziewać, tak? Jakiej jakości tej gry. Kredytów nie musimy. Słuchajcie, zaczynamy. Sprawdźmy. O, proszę bardzo. To są prawdopodobnie... O, kurczę. Teraz tak sprawdźmy. Trochę chyba laguje. Te takie obrazki, widzicie, one nawet są na ścianach. To są prawdopodobnie obrazki, które tak rysowali fani. Słuchajcie, i oni to wykorzystują na ściankach i w widoku. Nie możemy w tej chwili wybierać naszej postaci. Automatycznie dostajemy taką oto postać, ale docelowo podobno taka możliwość będzie. Dobra, jak się tutaj... Ale powiem wam, że spójrzcie na tą postać nawet. Czekajcie. Jest świetna, świetne tekstury, powiem wam. Zobaczcie na tą szafkę, jest taka obdrapana. Naprawdę bardzo dobre tekstury. Ja bym chciała zobaczyć, jak ta postać... Ej, no kurczę, zobaczcie, nawet włosy genialnie są zrobione. Jest bardzo realistyczna. No, powiem wam, że mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale taka opcja mi się podoba. Nie jest jakaś wychudzona ta laska. Taka po prostu normalna, kurde, dziewczyna. Podoba mi się to. To już mi się podoba. Tylko czekajcie, jak się otwiera? O! Jak kliknęłam E, to się otworzyły drzwi. A czy jak I? Aha, tutaj mam, zobaczcie, pod I mam inventory. Okej, tu jest nasz domek. Tak, pewnie będziemy mogli też coś w nim robić.
W każdym razie, nie dokończyłam chyba myśli, będzie można w wersji ostatecznej wybierać sobie postać. Na ten moment tego nie możemy robić. O, śnieg pada, no nie. I zobaczcie, on jak spada, to zostaje tam, gdzie spadł. Nie wierzę. I listki się ruszały? Tak, na wietrze wszystko pięknie się rusza. Ale zobaczcie, jak on spada na ziemię, to zostaje. Genialnie. To już mi się podoba. To już mi się bardzo podoba. Mogę biegać. Super. Jest bieganie. Tu jest pewnie stajnia? Tak, tu jest stajnia. Myjka. No proszę. Karusek. Siwusek. O proszę, gniady. Tu mamy kasztana. Tu jest pusty boks. Ale ja no... Sorry, ale... Tutaj jest błany, ale ja biorę zdecydowanie Karuska. Wiecie, że to jest moja ulubiona maść. Track Aha, mogę go osiodłać, zobaczcie. Mogę go osiodłać i rozsiodłać. A mogę go poprowadzić? Mogę go poprowadzić. Dobrze, to poprowadźmy go. Jest. Czasami się widzicie jeszcze... Aha, bo on jest taki trochę przezroczysty, ten sznurek. Co możemy tutaj zrobić? Co możemy tutaj zrobić? Chodź, Karusku. Stop leading. Proszę bardzo. A mogę coś zrobić z tymi rzeczami? O, proszę. Pik hoof! Aha, muszę najpierw zamknąć. Ale fajna animacja! Zobaczcie, genialnie. Tylko jedną? A mogę wszystkie? Sprawdźmy, czy możemy wszystkie. Czy każdą jedną? O! Tak jest, słuchajcie, nie no, genialnie. Zobaczcie, już teraz widać, że każdą jedną nogę możemy podnieść. Podnieść i wyczyścić. Nie, tutaj do pierwszej nogi dopiero... A, czekaj, do tylnych jeszcze spróbujemy. Ale jeszcze raz spróbujemy, może mi się uda tylnie. Kurczę. Na moment. Może mi się jakoś uda tutaj. Nie, do przednich mi od razu. Czyli tylnych nóg jeszcze nie można, ale podejrzewam, że będzie można. Że będzie można wszystkie cztery wyczyścić. Genialnie, ale dobra. Odłożymy może sobie... Odłożymy, czekajcie, wyczyścimy konia teraz, mogę, brush. O, jaki zadowolony, jaki szczęśliwy, jaki szczęśliwy kuń. Dobra, z tej strony jest wyczyszczony, to teraz z drugiej. Tak jest. I też będzie szczęśliwy. No, z tej strony to już nie jest taki zadowolony. Z tej strony już nie jest taki super zadowolony. Okej. Co my tu mamy? To nam niepotrzebne. I to sprzątanie po koniach. To też jeszcze nam niepotrzebne pewnie. Nie, ja nie chcę z tego. Kurczę. Options. Back. Dobra. I teraz tak, proszę bardzo, osiadłaliśmy konia i dosiądziemy. Ale fajna animacja. Jak to wygląda ta animacja obracania? Jeszcze trochę na zewnątrz może, bo będziemy wtedy mieli lepszy... Jak przyspieszać? Nie mogę bardziej przyspieszać? Ej! Co jest? Ej! Ach, się zburzył. Czemu tylko tak wolno może chodzić? Na razie chyba tylko tak wolno może chodzić. Jak mogę przyspieszać? Strasznie wolno chodzi, słuchajcie. Ten koń chodzi wolniej niż człowiek.
O, tutaj jest jakiś parkour. Zobaczmy, co tutaj się z tym parkourem robi. O, matko. A, tak się przyspiesza! Dobra, znalazłam sposób, jak przyspieszać. Ups. Nie wiem, jak się skacze jeszcze. Okej, okay, tak się... O, dobra, troszeczkę... Spróbujemy to. Jest! Skoczył, ale tak trochę kiepskawo. Aha! Ty, to nie jest tak, jak w Star Stable. O, pięknie. Dobra, trzeba idealnie wymierzyć. Dobry najazd. I tak. Pak. Proszę bardzo, od razu, jakie przeszkody. Ups. Trochę się nie ten... Nie bardzo wyrobiłam w tą... A, czekajcie, i pewnie będzie też coś można robić. A jak się ten zatrzymuje? Jak się zatrzymuje? Jeszcze nie wiem, słuchajcie, jak się zatrzymuje konia. Kontrolem? Nie wiem, jak, słuchajcie, się zatrzymuje. Czy wy to widzicie? Zobaczcie, to jest... On podnosi wyżej nogi nad Cavaletti. O, Jesus. I zobaczcie, jak przytrzymam, to zobaczcie, ma zebrany chód. Czy wy to widzicie? I to jest zebrany stęp, a czy... Sprawdźmy w kłusie. Mogę zbierać konia! Czaicie? Aaaa! Kocham tę grę! Kocham tę grę! Zobaczcie, zwykły chód, tak? To jest zwykły, taki rozwleczony. Zebrany. A tu, proszę bardzo, wydłużony. Nie! Wiecie, jaka to będzie opcja przy zawodach dresażowych? Ja... No nie mogę! Ja już się nie mogę doczekać, aż ta gra będzie w pełnej wersji. Zwykły i zebrany. Widzicie to? Jeszcze sobie weźmiemy... Tylko nie wiem jeszcze, jak się zwalnia tutaj. Chodź, tutaj przejdziesz. Proszę bardzo, zebrany. Nie, no to jest po prostu mega! Mega. Teraz od tamtej bandy weźmiemy wydłużony kus. Oj! Genialne! Zobaczcie! Oj, w kusie nie można skakać. A to... To dziwne, bo z kłusu też można przecież skoczyć. Co prawda powinno być z zebranego kłusu, ale spróbujmy z zebranego skoczyć. Czy z zebranego mi skoczy? Dobra, dobra. Skoczył! Czaicie? Nie! Nie mogę! To jest genialne! Czyli w zebranym kłusie możemy skakać, czyli tak jak jest. Aj, trochę za wcześnie skoczyłam, ale nie, no powiem wam, genialne. Genialne, to już mi się... I extended. Sprawdźmy galopy. Galopy. I zebrany. O nie! To daje takie możliwości, to, że jest zebrany, to, że jest wydłużony. No nie, ja już tylko myślę, jak to będzie wyglądać. Proszę bardzo. Jezu. Oczywiście cały czas, jak mówię wydłużony, to mam na myśli wyciągnięty, tak? Tylko ja tak... Wiecie co, już z przyzwyczajenia mówię wydłużone.
bo to jest... Dosłownie ja po prostu tłumaczę angielski. Masakra, ten wydłużony, czyli wyciągnięty, tak, jest genialny. Słuchajcie, aż się zawiesiłam. Jeszcze raz spróbujmy ten zebrany. Aj, tak trochę słabo. Ale ładnie! No nie mogę, to jest genialne. To jest genialne po prostu. Genialne! Po prostu mega! Tak wygląda wyciągnięty galop, wydłużony, dobra, no nieważne. Wiecie, o co mi chodzi. Jest, słuchajcie, jest to. Mamy w końcu porządną... Jest trwał? Jest! Nicze! Czekajcie, trzeba stąd wyjść i po jakimś polu sobie pośmigać i popatrzeć. Na jakimś polu sobie pośmigamy. O kurczę, to sobie trochę tak wyciągniętym galopem. Czy on tutaj przeskoczy? Nie, nie przeskoczy bramy. Kurczę. Czyli my nie możemy się stąd, słuchajcie, wydostać chyba. A tak chciałam sobie po prostu popatrzeć, ale widzicie, nie, no to jest jeszcze niezrobione wszystko, ale już takie rzeczy zrobili. Słuchajcie, SSO nie skończona gra, a nawet o takich rzeczach nie myślą. Zobaczcie, to jest hala ujeżdżeniowa. Czy to skoczy? Nie skoczy. Nie. Nie możemy się stąd, słuchajcie, wydostać. Jeszcze raz spróbuję o tam. Jaki sprint genialny! Nie, łódź, tak, ja chcę łódź. Dobra, zobaczymy, jak jest w lesie. Gdzie mój koń? Gdzie mój koń? O, Jesus, są koniki. Spróbujemy sobie teraz na białym koniu na oklep pojeździć. Na białym. Trochę odsuniemy, bo ja chcę pełny obraz mieć tego. To jest galop. Proszę bardzo. W galopie już nie można mieć wyciągniętych lub skróconych. Chyba, że to tylko tutaj. Ale teraz tak, jak się zwalnia tym koniem? Aha, dobra, wiem, jak się zwalnia. Kontrolem. Kontrolem się zwalnia. Czy ja tutaj mogę? Tak, tutaj mogę, czyli okej. Galop i spróbujemy cwał. Animacje, powiem wam, są takie sobie, tak? Ale i tak, no kurczę. Oni to, pamiętajcie, jeszcze poprawią. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale goni! Ale goni! Dobra, zwolnijmy i posprawdzajmy sobie. Oj, zatrzymałam się, zapomniałam patrzeć do przodu. Głównie chcę tutaj wszystko to pooglądać. Tak, jest zebrany. Tak, jest wyciągnięty. Piękne, no po prostu pięknie to wygląda. OMG, to będzie genialna gra. Jeszcze sobie kanterka sprawdzimy. Tak, jest wyciągnięty galopik. Wyciągnięty, wydłużony. A tak jest zebrany. W porównaniu ze zwykłym. Po prostu coś pięknego. Tylko ciekawa jestem, czy to będzie MMO. Bo jeżeli to nie będzie MMO, no to niestety znowu nie będziemy mieli konkurencji dla SSO, ale mam nadzieję, że oni zrobią z tego MMO. Mam nadzieję, że zrobią z tego MMO na pecety. Słuchajcie, to by było na tyle. Ja chciałam tylko zerknąć w tą grę, tak? No bo to jest wersja demonstracyjna. I trzymam mocno kciuki za twórców tej gry, żeby wszystko się udało i żebyśmy my mogli cieszyć się za jakiś czas pełną wersją tej gry. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa!